Radio Z i już. Mecenasem Nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego jest InPost. Nagroda Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego 2020. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam widzów, którzy są z nami poprzez stronę www.radioz.pl i na Facebooku. Są z nami członkowie kapituły, których bardzo serdecznie witam. Są, mam nadzieję, wszyscy nominowani. Jestem prawie pewna, że jest zarząd grupy EuroZ, a także przedstawiciele mecenasa nagrody, czyli przedstawiciele firmy InPost. W tym roku Radio Z obchodzi 30 urodziny. Tak, tak. To jesienią 1990 roku Andrzej Wojciechowski, pomysłodawca i założyciel Radia Z, rozpoczął z grupą przyjaciół tę historię, która trwa do dziś. Niestety, każdy z nas gdzieś osobno, ale mam nadzieję, że jednak mocno razem. Dobry wieczór, zapraszam na uroczystość, a o jej oficjalne otwarcie poproszę prezes grupy EuroZ, panią Ewę Rosiewicz, i łączymy się z studiem Radia Z, studiem imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Dobry wieczór Państwu. Witam w studiu imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Ta niecodzienna forma naszego spotkania pozwala mi gościć Państwa właśnie tutaj, w sercu Radia Z. Szanowni Państwo, to trudny rok, pandemia, liczne wydarzenia społeczne, polityczne, gospodarcze. W Polsce i na świecie. W takich czasach, czasach chaosu informacji, fake newsów, rzetelne dziennikarstwo zyskuje na znaczeniu. Cieszę się, że mogę reprezentować markę, dla której ta wartość jest szczególnie ważna. W tym roku po raz 16 poznamy nazwisko laureata czy laureatów tej wspaniałej nagrody. Nagrody przyznawanej za niezłomność w poszukiwaniu prawdy, za odwagę w odkrywaniu tematów ukrytych, niedopowiedzianych. Dziękuję Kapitule za trud wyłonienia najlepszych materiałów dziennikarskich. Dziękuję mecenasowi tegorocznej gali, firmie InPost za to, że jest z nami i wspiera nas w organizacji tak ważnego wydarzenia. Ale przede wszystkim gratuluję wszystkim nominowanym. Andrzej Wojciechowski, założyciel Radia Z, wspaniały dziennikarz, wspaniały człowiek, odszedł 25 lat temu. Nagroda jego imienia jest jedną z najważniejszych w środowisku dziennikarskim. A Radio Z, dzieło jego życia, w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia. Wielkiego świętowania nie było, ale jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Tymczasem życzę Państwu udanego wieczoru. Zapraszam do obejrzenia naszej transmisji. Bądźcie z nami. Dziękuję bardzo Ewie Rosiewicz i proszę Państwa, tak jak już słyszeliśmy, mecenasem nagrody jest firma InPost, a zatem posłuchajmy teraz prezesa i założyciela firmy InPost, pan Rafał Brzoska. Nagroda Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego to hołd dla dziennikarzy, którzy mają odwagę łamać stereotypy, wykraczać poza schematy i zaglądać za kulisy otaczającej nas rzeczywistości. To podejście jest wpisane także w kod DNA InPostu. Bardzo mi bliskie. Od zawsze wyznawałem zasadę, że tylko odwaga, szerokie myślenie i ponadstandardowe podejście pozwolą nam odnieść sukces. Prawdziwe dziennikarstwo rządzi się bardzo podobnymi prawami. Wymaga nie tylko sumienności i rzetelności, ale też ogromnej konsekwencji i nieugiętości. Często wbrew własnym interesom, czy wręcz narażając się na niebezpieczeństwo. Dziś rola dziennikarstwa jest jeszcze bardziej znacząca, a wymagania coraz większe. W dobie fake newsów, ogromnego pędu informacyjnego w social mediach, a na dodatek pandemii koronawirusa, dziennikarz musi potrafić zachować swoje obiektywne, prawdziwe posłannictwo. Odwagę i bezkompromisowość mediów powinniśmy wspierać absolutnie wszyscy, jako dobro naszego kraju i wszystkich jego obywateli. Jednak biznes ma tu szczególną rolę. Wspieranie rzetelnego dziennikarstwa powinno być stałym elementem społecznego zaangażowania przedsiębiorstw. Wolne, niezależne media to gwarancja rozwoju gospodarczego i tworzenie tak naprawdę bardzo dobrych warunków dla inwestycji prywatnych w kraju. W obecnych czasach, szczególnie dotkniętych światową pandemią,
Przedsiębiorstwa biorą na siebie odpowiedzialność za utrzymanie miejsc pracy, za ochronę i bezpieczeństwo sanitarne swoich pracowników, ale także klientów, także wsparcie potrzebujących i pomoc znajdującej się w trudnej sytuacji służbie zdrowia. To duża odpowiedzialność. W obliczu kolejnych lockdownów, spadku przychodów i niepewnej przyszłości wiele firm znalazło się już na skraju bankructwa. Stąd rola mediów we wspieraniu ochrony przedsiębiorstw jest nieoceniona. To ważne, że dziennikarze podejmują trudne tematy i pomagają biznesowi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Osobiście bardzo cenię pracę dziennikarzy, bo to trudna droga pełna wyzwań i niedogodności. Ja także zawsze stawiałem czoła przeciwnościom, wyznaczałem sobie nierealne dla innych cele i nie ustawałem w wysiłkach, by je realizować. Wielokrotnie się potknąłem i poznałem smak porażki, ale to tylko wzmocniło mnie i zahartowało. Wiem, jak trudno jest iść konsekwentnie wytyczoną drogą pomimo złych doświadczeń i wielu przeciwników. Wierzę, że prawdziwe dziennikarstwo w Polsce będzie doceniane i pożądane przez wiele kolejnych dziesięcioleci. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Będziemy się na pewno bardzo starać, żeby tak się właśnie stało, panie prezesie. Szanowni państwo, nagroda Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego jest przyznawana przez specjalnie powołaną kapitułę, a w jej skład wchodzą przedstawiciele czołowych, największych polskich mediów. Podsumowując, proszę państwa, przypomnijmy, że w tym momencie finalistami nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego są Zbigniew Nosowski, Janusz Szwertner, Judyta Watoła i Wojciech Czuchnowski. Wszyscy są już z nami online w oczekiwaniu na werdykt, bo przed nami właśnie ten moment, kiedy dowiemy się, kto otrzyma statuetkę i czek w wysokości 50 000 zł, nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego, nagrodę Radia Z. Połączymy się ponownie ze studiem Radia Z i poproszę panią prezes grupy EuroZ Ewę Rosiewicz o odczytanie werdyktu, ale wcześniej jeszcze, ponieważ tak jak co roku, tak i w tym kancelaria GWW czuwała nad przebiegiem całego głosowania, zapytam pana mecenasa Karola Kucha, czy wszystko mimo tego, iż obrady odbywały się w formie hybrydowej, było prawidłowo i zgodnie z regulaminem. Dobry wieczór państwu. Informuję, że nagroda została wybrana w sposób prawidłowy, zgodnie z właściwym regulaminem. Wręczam kopertę, pani redaktor. Dziękuję serdecznie, panie mecenasie. Szanowni państwo, Nagroda Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego 2020 otrzymali Judyta Watoła i Wojciech Czuchnowski. Gratulujemy. I znowu brakuje nam tych braw i znowu brakuje nam tego entuzjazmu. Jest z pewnością gdzieś tam wśród wszystkich, którzy byli nominowani, bo rzeczywiście to jest jedna wielka rodzina, tak jak mówiliśmy wcześniej. To jest takie wzajemne wsparcie dziennikarskie, ale teraz wielkie, wielkie brawa i gratulacje. Judyta Watoła i Wojciech Czuchnowski są zwycięzcami i laureatami Nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Bardzo wam się nisko kłaniam i bardzo serdecznie gratuluję. Dziękujemy bardzo. Przepraszamy, kto ma pierwszy zacząć? No na pewno ktoś z was macie jakieś reguły ustalone w pracy również. Kto zawsze jest na pierwszym miejscu? Kto pierwszy zaczyna działać? No alfabetycznie ja jestem, ale... No to proszę bardzo. Panie Wojciechu. A puentę zostawimy kobiecie. Dobrze. Ja chciałem zacząć od prywaty. Chciałem podziękować mojej żonie Agnieszce. Nie byłoby mnie tutaj bez niej. Bez tego, że uwierzyła we mnie i że dała mi szansę kiedyś. Bardzo jej dziękuję. Konkurencja była ogromna. Zwłaszcza te dwa teksty, które przeszły do ścisłego finału. No, Miłość w czasach zarazy zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. Szczerze mówiąc, no, gdyby nie to, że opisywana przez nas sprawa to jest sprawa
aktualna, no i tą aktualnością właśnie przebija inne tematy, to ten temat, ten materiał właśnie wydawał mi się taki najbardziej poruszający i ważny. Ale dla mnie też ważne, że to jest akurat nagroda Andrzeja Wojciechowskiego, bo ja chyba jestem jednym tutaj, chyba jedynym dziennikarzem, który miał honor pracować z Andrzejem Wojciechowskim. Przez chwilę pracowałem jako korespondent Radia Z. Andrzej Wojciechowski był człowiekiem, jednym z niewielu, który mnie czegoś w dziennikarstwie nauczył. I rozstaliśmy się też w taki bardzo dziwny, anegdotyczny sposób. Przytoczę może tą sytuację. W 93 roku miało się rozstrzygnąć, czy dostanę etat w radiu, czy nie. I wtedy Andrzej do mnie zadzwonił i powiedział: Wojtek, merytorycznie jesteś świetny, ale głos masz do dupy. No i tak już zostało. I przez te wszystkie lata kilka razy byłem nominowany do tej nagrody i ciągle sobie przypominałem tę rozmowę z Andrzejem. Tak sobie myślę, że dzisiaj z jednej strony jego marzenie się spełnia, bo niezależne media są ważne jak nigdy dotąd. Stają na wysokości zadania, nie dają się kupić władzy, nie dają się jej złamać. A z drugiej strony obecna władza robi wszystko, by z tą niezależnością skończyć. Media, tak jak stosują presję ekonomiczną, presję prawną. Media, tak jak sądy, to jest dzisiaj jedyna sfera poza kontrolą tej władzy. No i to jest czas wielkich tematów i wielkiej próby dla nas dziennikarzy. Dlatego nagroda imienia Andrzeja Wojciechowskiego zobowiązuje, byśmy tej próbie sprostali i w tej próbie wytrwali. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja może powiem, że... Tak, mogę? Tak, pani Judyta, bardzo proszę. Ja też zaczynałam pracę w radiu i też usłyszałam, że z takim głosem to się nie nadaje. A jak już kończyłam tą pracę, to mi powiedziano, że w ogóle nie nadaje się na dziennikarkę. I tą nagrodę dedykuję tej osobie, od której to usłyszałam. Ale tak poza tym to już tak na poważnie. Dziękuję wszystkim, którzy też zostali nominowani, gratuluję, napisali wspaniałe materiały, nakręcili, pokazali i dziękuję jury za przyznanie nam tej nagrody i docenienie naszej pracy. Dziękuję też wszystkim, którzy służyli podpowiedzią przy pisaniu tych materiałów, bo to się bardzo przydało. To w zasadzie ode mnie wszystko, jestem bardzo dziękuję. I tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że te afery, które przez nas zostały ujawnione, że one kiedyś znajdą finał w sądzie, czymkolwiek, ale winni tego poniosą odpowiedzialność. Bardzo wam serdecznie gratulujemy. Judyta Watoła, Wojciech Czuchnowski, przypomnę, za cykl artykułów o rażących nieprawidłowościach przy zakupie maseczek i respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia. Artykuły, które publikowane były między majem a lipcem tego roku na łamach Gazety Wyborczej. Ja też osobiście się bardzo cieszę, bo jest coś, co łączy mnie ze zwycięzcami, z tymi znakomitymi dziennikarzami, których przed chwilą słyszeliśmy. Też kiedy zaczynałam moją pracę dziennikarską, powiedziano mi, że z takim głosem to się do niej kompletnie nie nadaje. Brawa dla wszystkich nominowanych, brawa dla finalistów. Podziękowania także i gratulacje dla tych, którzy otrzymują teraz wyróżnienia, bo pozostali dwaj finaliści otrzymują honorowe wyróżnienia w postaci dyplomów i pamiątkowych medali. Przypomnę, to Zbigniew Nosowski oraz Janusz Szwertner. Brawa, brawa, brawa. Proszę państwa, dobiega końca nasza uroczystość, tak dziwna, tak inna, ale pokazująca, że niezależne dziennikarstwo, wolne media mają się w Polsce bardzo dobrze. Kurier InPost, raz jeszcze dziękujemy firmie InPost za to, że jest mecenasem Nagrody Radia Z, już zabiera statuetkę i czym prędzej podąża z nią do laureatów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, bardzo serdecznie gratulujemy. Drodzy Państwo,
To już koniec. Ja tylko na zakończenie chciałabym powiedzieć, że jeśli będę miała przyjemność w przyszłym roku ponownie spotkać się z Państwem, prowadząc uroczystość wręczenia nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego, to chciałabym, żebyśmy tę nagrodę wręczyli za materiał pod hasłem Jak świat pokonał pandemię? Albo jak zaczęło się być i żyć normalnie w kraju nad Wisłą. Dziękuję, do zobaczenia. Raz jeszcze bardzo, bardzo gratuluję wszystkim nominowanym. No i oczywiście standing ovation dla zwycięzców. Radio Z i już. Partnerem prawnym Nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego jest firma GWW. Mecenasem Nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego jest InPost.